Pierwsza księga Kronik, rozdział 24. Synowie Aarona według ich oddziałów. Synami Aarona byli Nadab, Abichu, Eleazar i Itamar. Nadab i Abichu umarli przed swoim ojcem, nie pozostawiając synów. Dlatego Eleazar i Itamar pełnili urząd kapłański. Dawid wraz z Sadokiem z rodu Eleazara i Achimelekiem z rodu Itamara ustalił ich podział według obowiązków. Wśród potomków Eleazara było więcej mężczyzn niż wśród potomków Itamara. Potomkowie Eleazara zostali więc podzieleni na szesnaście rodów, a potomkowie Itamara na osiem. Podzielono jednych i drugich w drodze losowania, aby zarządcy świątyni oraz zarządcy spraw bożych pochodzili zarówno spośród potomków Eleazara, jak i Itamara. Pisarz Szemajasz, syn Natanaela, Lewita, w obecności króla, dowódców wojska, kapłana Sadoka, Achimeleka, syna Abiatara, przywódców rodów kapłańskich i lewickich, spisał rody według kolejności losowania. Losowano na przemian raz spośród potomków Eleazara, raz spośród potomków Itamara. Jako pierwszy został wylosowany Jojarib, drugi Jedajasz, trzeci Harim, czwarty Seorim, piąty Malkiasz, szósty Mijamin, siódmy Hakkos, ósmy Abiasz, dziewiąty Jeszua, dziesiąty Szekaniasz, jedenasty Eliaszib, dwunasty Jakim, trzynasty Chuppa, czternasty Jeshebeab.

To są oddziały służących w domu Pana zgodnie z przepisami ich przodka Aarona, które sporządził według rozkazu Pana Boga Izraela. Oto pozostali lewici. Spośród potomków Amrama – Szubael. Spośród synów Szubaela – Jechdejasz. Spośród synów Rechabiasza – Jeshijasz, przywódca rodu Rechabiasza. Spośród synów Ischara – Szelomot, spośród synów Szelomota, Jachat, spośród potomków Hebrona, Jeriasz I, Amariasz II, Jachaziel III, Jekameam czwarty, spośród potomków Uzziela, Mika, spośród synów Miki, Szamir, brat Miki, Jeszijasz, spośród potomków Jeszijasza, Zachariasz. Synowie Merariego, Machli i Musi, synowie Jaazjasza jego syna. Potomkowie Merariego w linii Jaazjasza jego syna, Szoham, Zakkur i Ibri. W linii Machliego, Eleazar, który nie miał synów, Kisz, a spośród synów Kisza, Jerachmeel. Spośród synów Musziego, Machli, Eder i Jerimot. To są potomkowie Lewiego według ich rodów. Oni również razem ze swoimi rodakami, potomkami Aarona, rzucali losy w obecności króla Dawida, Sadoka, Achimeleka i przywódców rodów kapłańskich i lewickich. Ród pierworodnego na równi z rodem najmłodszego. Mojądząc, mamy kolejny rozdział, taki no trudny, bo oczywiście spis imion takich rozdziałów jeszcze teraz trochę znowu będzie. W końcu księga kronik. Zobaczcie, że tutaj w tym rozdziale, i to nie jest takie jedyne miejsce w Biblii, różne ważne rzeczy, ważne funkcje, ważne posługi, jakby przydzielano przez losowanie. Kończąc, oczywiście, losowanie nie jest najlepszym sposobem decydowania w życiu i nie wolno nigdy z niego zrobić jakby metody. Ale są takie momenty, gdzie losowanie tak naprawdę jest daniem Panu Bogu w pewnym sensie. Że tak powiem, możliwości, żeby to on decydował, co będziemy robić, czym będziemy się zajmować. Kani, tak jak mówię, to nie jest metoda oczywiście na podejmowanie różnych ważnych rzeczy życiowych, ale czasem to może być dobre. Dlaczego? Bo czasem to może jakby uwalniać nas od takiego egoizmu, od czegoś takiego, że ja muszę coś robić, albo czegoś nie muszę robić, że ja muszę kimś być, albo nie muszę kimś być. Kani, może warto, raz na jakiś czas mówię, raz na jakiś czas nie wolno z tego broń Boże robić żadnej. Metody życiowej. Ale raz na jakiś czas, jakby zdać się w pewnych rzeczach, może nie najważniejszych, ale jakoś tam też istotnych, na, na losowanie. Na, na przykład. Kochani, jeżeli ktoś ma takie problemy z tym, że, no nie wiem, no, ma pychę w sobie zbyt dużą i trudno jest mu, nie wiem, przyjmować swoje jakieś takie ułomności i nieumiejętności i to, że nie będzie doskonały. To na przykład zrób coś takiego, że to, czy będziesz, nie wiem, pościł, na przykład, nie wiem, wymyśliłeś sobie, że będziesz w środę pościł. Taki dodatkowy post dla Pana Boga. Jeżeli czujesz, że to może być związane z pychą, to zrób sobie jakieś takie losowanie co tydzień, czy masz dzisiaj pościć, czy nie. jeżeli ci wyjdzie w tym losowaniu, że nie, to nie pość. I to będzie dla Ciebie może trudne, bo wtedy będziesz się czuł, na no, miałem pościć. A to się okaże, że nie. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Że jakby niektóre rzeczy, takie losowane, mogą nas ogołocić z niepotrzebnej pychy, z niepotrzebnego skoncentrowania na sobie. Może warto czasem zastosować taką metodę.